Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałem pokazać potwierdzenie otrzymania pieniążków, które zostały zebrane podczas ostatniej zbiórki, podczas ostatniej akcji organizowanej na kanale Przemka Przemoc TV, jak też fakturę zakupową no, na lek Entresto. Okazało się, że lek Entresto staniał. W tej chwili już nie kosztuje 599 zł, tylko połowa, połowa, tej ceny, 297 o ile dokładnie pamiętam. Więc zamiast kupić dwa leki, znaczy dwa opakowania leku, kupiłem cztery opakowania. Także no, bardzo się z tego powodu cieszę. Lek nie został jeszcze wpisany na listę refundacyjną, przynajmniej na tą chwilę. Natomiast no, jego cena po prostu została obniżona przez, przez producenta. Także, tak jak mówię, zamiast dwóch opakowań wyszły mi cztery opakowania, z czego się bardzo cieszę. No i za chwilę tutaj wszystko pokażemy. Na początek, może pokażę potwierdzenie otrzymania przelewu od przemka. To jest to. O. To jest ten, to jest ten dokument. Jest to potwierdzenie elektroniczne PDF w PDF-ie, potwierdzenie wykonania przelewu krajowego. Przemysław, no bo to przemka, Włosławę. Wszyscy chyba wiedzą skąd przemek jest. Wyszerzyłem tutaj tylko dane osobowe, wiadomo. RODO poniżej odbiorca, mój numer rachunku, GELEK. No i kwota 1170 zł, czyli dokładnie tyle, ile zostało zebrane. 1170 zł to jest właśnie, słuchajcie, potwierdzenie otrzymania należności od przemka. Tych pieniążków, które zostały zebrane w postaci wpłat donatów za co jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję dobrze przejdźmy może w takim razie do potwierdzenia tego co za te pieniądze zostało kupione czyli w tym wypadku leków na początek może faktura ja tutaj się usunę żeby nie przeszkadzać tak wygląda faktura słuchajcie w całości o ja ją może trochę powiększę żeby była bardziej czytelna, w zasadzie skupimy się na pozycjach leki. O, to są pozycje te, które nas najbardziej będą interesowały. Natomiast siebie ja tutaj troszeczkę zmniejszę, co bym nie zasłaniał głównej części ekranu, może w ten sposób jakoś. O, a będę po prostu pokazywał poszczególne leki, które zostały zakupione. Tak jak mówię, Entresto są tutaj pod pozycją 3, pod pozycją 4, i pod pozycją 9. W sumie 4 opakowania. Kosztowało to wcześniej 599 zł za opakowanie. W tej chwili kosztuje 297,20 groszy. Także pozycja to jest numer 3, pozycja numer 4, pozycja numer 9. No tak, to jakoś zostało rozbite. W każdym razie najważniejsze jest to, że cena jest o połowę niższa. W związku z powyższym, zamiast tak jak mówię, dwóch opakowań, kupiłem opakowanie cztery, z czego bardzo się cieszę. Dobrze, już pokazuję Wam tresto, żeby nie było. Proszę bardzo, to są dwa opakowania, i to są dwa opakowania. Nie wiem, jak to będzie widać dobrze, o chyba tak będzie najlepiej. Jedno opakowanie jest otwarte, takie jak pewne, pewnie widzicie, ale jest to otwarte, dlatego że po prostu musiałam zacząć ten lek brać zresztą yy, no, skończył mi się dlatego, dlatego zostało już to napoczęte i po prostu zacząłem go już yy, zażywać dobrze, na razie to odkładamy na bok pokażę Wam pozostałe leki, które również zostały zakupione yy, jakie leki zażyłem Rosuli Plus, dwa opakowania kiedyś tam tłumaczyłem do czego, od czego ten lek jest, więc już tak powtarzał się nie będę, może pokażę tylko Pozostałe specyfiki, które zostały zakupione, co tam dalej mamy? Lipantyl, Lipantyl. Jedno opakowanie, ceny widzicie na ekranie. Także nie będę ceny czytał po Lipantylu, Co my mamy? No, to Entresto to wiadomo. Pokazywałem Atram, Atram. Słuchajcie, Atram, cztery opakowania. Proszę bardzo, cztery opakowania Atramu, cztery opakowania, żeby nie było. O, to jest Atram. 4 opakowania atramu mamy. Atram jest też rozbity w dwóch pozycjach 2 i 2. Dobrze, to jest Atram, co tam dalej? wohart Proszę bardzo, to jest wohart O tak o, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Dalej mamy control plus eee, paski testowe. To są te paski takie do glukometru. Kiedy się jeszcze też pokazywałem. Także no. Potem dalej, dziewiąta pozycja. To są dwa opakowania tres, ale to już pokazywałem. I ostatnia pozycja to jest Eliquiz. Eliquiz. Lek rozrzedzający krew, zapobiegający ponownemu zawału. Zawału, zawałowi. No, miałem zawał w 2015 i to jest po prostu od tamtej pory taki lek biorę, no i tak to by się słuchajcie przedstawiało, także pokazałem myślę, że nie będzie już nikt miał wątpliwości co się z tymi pieniążkami stało, na co je wydałem tak jak już mówiłem kwota od Przemka to było 1170 zł ja tutaj na tej fakturze mam wydane może sobie przewijmy dokładnie 1450 291,20 kosztowało jedno opakowanie. Entresto razy 4. Łatwo przeliczyć. Także także tak to wygląda. Słuchajcie, tak to słuchajcie. Wygląda. Już się wypowiększam. O. Także bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim. Ofiarodawcom, darczyńcom, dziękuję za wszelkie wpłaty, wszelkie donaty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ponieważ zbliża się okres świąteczny. Życzę wszystkiego najlepszego, wesołych, spokojnych, zdrowych świąt w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. No i myślę, że do spotkania na streamach, do których serdecznie Was zapraszam. Zasadniczo one będą w jakichś tam godzinach wieczornych. Także obserwujcie kanał. Jeżeli ktoś kliknie sobie dzwoneczek i powiadomienia, to mam nadzieję, że powiadomienie przed streamem powinien dostać. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.